Dzień dobry, witam wszystkich fanów motorsportu. Przed nami kolejny emocjonujący weekend wyścigowy. W czasie, kiedy wszystkie zespoły Formuły 1 rozpakowują już swoje kontenery z bolidami oraz całym oprzyrządowanym gdzieś daleko w Chinach, w dalekim Szanghaju, to po drugiej stronie globu, a konkretnie w Wielkiej Brytanii, na torze Silverstone inauguruje swój sezon inna seria, która posiada również tytuł mistrzowski. Mowa oczywiście o serii World Endurance Championship. Przed nami wyścig 6-godzinny na torze w Silverstone, ale krótko o samej serii, o genezie i powstaniu. Otóż na bazie popularności wyścigu Le Mans 24 organizatorzy postanowili, patrząc na wzrastające w ostatnich latach potężnie wręcz zainteresowanie tym wyścigiem oraz samymi wyścigami długodystansowymi i również zainteresowanie nie tylko kibiców, ale również ze strony wielkich producentów samochodowych, postanowiono rozszerzyć emocje związane z samym wyścigiem Le Mans 24 oraz z całą tą otoczką ścigania długodystansowego na cały sezon. Dlatego też kilka lat temu utworzono nową serię World Endurance Championship. W skrócie WEC, bo tak będę od tej pory nazywał tęże serię. Od lat dominatorem w tej serii jest oczywiście zespół fabryczny Audi, który od kilku dobrych lat to zmaga się z zespołem Peugeota, to z zespołem Toyoty, no i w zeszłym roku Toyocie faktycznie udało się przechwycić, przejąć, wygrać koronę mistrza świata w WEC, z tym, że nie udało im się wygrać wyścigu 24-godzinnego Le Mans, dla którego praktycznie wszystkie zespoły, dla prestiżu wygrania tego wyścigu, wszystkie zespoły znajdują się w tejże serii. Ta walka tych dwóch gigantów, japońskiej Toyoty oraz niemieckiego Audi, przyciągnęła również innych wielkich graczy ze świata wyścigów samochodowych. W zeszłym roku do stawki ścigantów dołączył zespół Porsche ze swoim 919 Hybrid oraz z Markiem Weberem, znanym oczywiście byłym kierowcą Formuły 1. No to rozpędziło cały ten pociąg zwany WEC-em, rozpędziło do tego stopnia, że w tym roku jeszcze dołączy do całego tego cyrku długodystansowego, dołączy zespół Nissana ze swoim wręcz rewolucyjnym projektem pod nazwą GTR LM. Przede wszystkim jest to rewolucyjny produkt z tego powodu, że posiada w odróżnieniu od innych zespołów napęd naprzód oraz potężny silnik oraz potężny system odzyskiwania energii. Jeździ w klasie 8 MJ, a przynajmniej tak miało to wyglądać podczas ostatniego homologowania się samochodu. Niestety nie wiadomo, czy klasa 8 MJ będzie dostępna dla raczkującego jeszcze zespołu Nissana. Szacuje się, to taki feature dodatkowy, że moc tego auta będzie oscylowała w granicach 1200-1500 koni nawet, czyli potężna moc. No i tutaj już widzimy przewagę i jak gdyby takie ciche odbieranie korony Formule 1. Duży producenci odchodzą z Formuły 1, natomiast przychodzą właśnie do wyścigów długodystansowych. Oczywiście wśród kibiców też rośnie popularność tychże wyścigów, nie tylko, że ze względu na, powiedzmy, dostępność, także i ceny biletów są o wiele niższe niż na wyścigi w Formule 1. No i wszystko to summa summarum doprowadziło do tego, że no, stały się wyścigi długodystansowe w tej chwili, w tym roku, potężną konkurencją dla samej Formuły 1. Ale nie o Formule 1 mieliśmy tu rozmawiać, mieliśmy rozmawiać o właśnie wyścigach długodystansowych. Mamy zatem trzy potężne zespoły. Mamy Toyotę, mamy Porsche, mamy Audi. No i czwarty zespół, który dołącza w tym roku, jest to zespół Nissana z tym projektem GTR LM. Wyścigi podzielone są, w wyścigach właściwie długodystansowych biorą udział cztery klasy aut. I o tym trzeba wspomnieć. Otóż dwie klasy w kategorii prototypów, LMP1 oraz LMP2. I tutaj one się różnią przede wszystkim stopniem zaawansowania technologicznego, ale cały regulamin techniczny z serii długodystansowych to jest osobna bajka i,
i oczywiście nie czas tutaj na zagłębianie się, ale dość powiedzieć, że jest bardzo skomplikowany, no i to jest jakby pogadanka na inny materiał. A więc dwie klasy prototypów LMP1, LMP2 oraz dwie klasy w wyścigach samochodów sportowych, czyli popularnie zwanych GT. GT podzielone jest z kolei na dwie podkategorie, czyli GT Pro i GT AM. Są to obydwie podkategorie, jeżdżą autami specyfikacji GT2, z tym, że różnią się kierowcami, którzy prowadzą te samochody. Otóż w klasie GT Pro dopuszczeni są kierowcy tylko i wyłącznie z licencjami złotymi, platynowymi oraz srebrnymi. Natomiast w GTAM dopuszczeni są również kierowcy z brązowymi i niższymi licencjami wyścigowymi. I tutaj należy wspomnieć o zespole brytyjskim JMW, z którym to właśnie w tej serii będzie występował nasz rodzynek w wyścigach długodystansowych, Kuba Giermasiak. Otóż dostał on angaż od tego zespołu, no i co prawda nie będzie uczestniczył w wyścigu Silverstone 6 godzin, natomiast będzie uczestniczył w wyścigu Le Mans 24, to oczywiście jest najważniejsze i jemu będziemy oczywiście kibicować, ale również będzie uczestniczył podczas wyścigu w Spa 6 godzin, który już odbędzie się za tydzień. Także emocji cała masa, mamy w końcu komu kibicować podczas tych wyścigów długodystansowych. Ja już się bardzo cieszę i nie mogę się, szczerze mówiąc, doczekać. Całość oczywiście będzie relacjonowana bodajże na Eurosporcie i tam zapraszam wszystkich, którzy chcą się emocjonować w tym roku wyścigami długodystansowymi. Ja oczywiście wybieram się na ten wyścig osobiście i stamtąd postaram się zrobić kilka materiałów, które być może ukażą się na tutaj kanale sport.pl. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam w ten weekend, w tę niedzielę przed telewizory. No i cóż, wielu emocji życzę. Cześć!